Dzień dobry. Wczoraj rozpracowaliśmy sobie czasownik kedział, 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 który oznacza namawiać kogoś, nakłaniać do zrobienia czegoś, najczęściej używając przymilania oraz pochlebstw. Czyli czasownik kedział to synonim słówka persuade. Persuade. I teraz zapamiętujemy, że cajole, mówimy cajole somebody into doing something. Cajole somebody into doing something. Możemy powiedzieć: He really knows how to cajole people into doing what he wants. He really knows how to cajole people into doing what he wants. Czy on naprawdę wie, jak przekonać albo nakłonić ludzi do zrobienia tego, czego on chce? Dzisiejsze słówko to słówko hefty. 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 I to słówko hefty rozpracowujemy sobie dzisiaj na trzech płaszczyznach. Jeżeli spotkamy gdzieś na naszej drodze a hefty man, będzie to oznaczało, że ten cały nasz man jest big and heavy. Big and heavy, czyli po prostu duży i ciężki, dokładnie tłumacząc, możemy powiedzieć, że jest to po prostu potężny mężczyzna. A hefty man. Jeżeli dostaniemy na przykład od szefa a hefty amount of money, a hefty amount of money oznacza to, że jest to very large amount of money. A very large amount of money, czyli bardzo duża kwota pieniędzy, bardzo duża, pokaźna suma pieniędzy, tak? A hefty amount, pokaźna kwota. Możemy też powiedzieć a hefty sum, pokaźna suma i tak dalej, i tak dalej. Możemy też to hefty spotkać w kontekście a hefty kick, a hefty kick. Wtedy tłumaczymy, że to, ten kick, czyli nasze kopnięcie, było po prostu za pomocą dużej siły, czyli using a lot of force. Using a lot of force, czyli takie mocne kopnięcie, powiemy. Zamiast kopnięcia możemy sobie tutaj wstawić na przykład a hefty push, czyli popchnięcie, a hefty blow, czyli walnięcie i tak dalej, i tak dalej. No i na przykład, jeżeli zaparkujemy na chodniku, co się stanie? If you park on the pavement, you will get a hefty fine. If you park on the pavement, you will get a hefty fine. Czyli jeśli zaparkujesz na chodniku, dostaniesz pokaźną karę pieniężną, grzywnę, pokaźny mandat, right? A hefty fine. Czyli proszę zapamiętać sobie słóweczko hefty jako pokaźny, potężny. I do zobaczenia jutro. See you tomorrow.